Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam, to jest program Kobieta ze Śląska. Dzisiaj nietypowo Beata Izabela Jastrzębska, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To, że przedstawiłam tak jak trzeba, po imieniu, po nazwisku, to nie ma znaczenia, bo nazywają Panią polską Marilyn Monroe. Skąd to się wzięło? No chyba z koloru moich włosów, jak widać. No, bardzo jest mi miło, że tak mnie utożsamiają, bo jest to wielki zaszczyt dla mnie. Że się po prostu upodabniam, chociaż uważam, że jestem sobą, ale że ktoś tam zauważył jakieś podobieństwo. To wielki zaszczyt dla mnie. Jest Pani bardzo kobieca i tej kobiecości Pani się nie wstydzi eksponować swoich wdzięków. Czy tego polskim kobietom brakuje, że ta pewność siebie powinna jednak gdzieś tam czasem dominować? To znaczy uważam, że kobieta powinna być kobieca, powinna eksponować swoje wdzięki w sposób taki subtelny, delikatny, żeby nie przesadzić. U mnie w rodzinie chyba wszystkie ciocie zawsze były takie kobiece i chyba to już mam w genach, że zawsze podkreślałam swoją kobiecość. No czym jestem starsza, to troszeczkę jestem jakby tych więcej kilogramów mam. No i jednak te wdzięki są większe, ale kocham je, kocham siebie, jestem zdrowa i cieszę się ogólnie tym. To kobiety Pani zazdroszczą, czy bardziej pytają, czy pytają o radę, jak to zrobić, żeby się czuć tak dobrze we własnej skórze jak Pani? To znaczy są kobiety, które są dla mnie bardzo dobre, miłe i nie mogę powiedzieć, że mi zazdroszczą, bo również są piękne i kobiece, ale są również takie kobiety, które oczywiście hejtują mnie. Są jakieś głupie komentarze. Ja uważam, że komentują przez negatywny hejt te kobiety, które właśnie nic nie robią, które się zaniedbały, które zazdroszą tego, że może wyglądam tak, a nie inaczej. Ja się ogólnie tego nie wstydzę. Jestem sobą i cieszę się tym. Ile czasu Pani poświęca rano przed wyjściem? Szczerze? Tak, na to, żeby tak wyglądać. Szczerze, makijaż 10 minut. Mogę to zrobić szybciej, jest to kwestia. Niemożliwe. Mogę to zaraz pokazać Państwu. Jest to po prostu kwestia przyzwyczajenia już długie lata, więc to jest to bardzo szybko. Włosy, no to umyję, wysuszę lekko lokówką, bo mam swoje podatne włosy i to jest to wszystko. Nie spędzam dużo czasu. Bardziej chyba więcej przywiązuję do strojów. Na tym więcej czasu schodzi. Przed wyjściem na scenę, czy przed pokazem, nagraniem do teledysku, bo tam na pewno ten wygląd w ogóle musi być bardzo perfekcyjny. Tak. Wtedy jakoś korzysta Pani z porad specjalistów, czy sama sobie Pani radzi? Nie, niestety nigdy nie korzystałam z żadnych porad. Mam fajne koleżanki na Facebooku, na różnych portalach, więc zawsze gdzieś tam coś dopatrzę. Ale zazwyczaj wszystko organizuję sobie sama poprzez makijaż, fryzurę, no i stroje. Także wszystko sama. Jak to wygląda w praktyce? Możecie Państwo się sami przekonać. Szukałam Cię przez tyle lat, od zawsze to wiedziałam, że dobry los połączy nas i w końcu Cię znalazłam. To właśnie ty trzymasz dziś klucz do mego serca, tak. Na zawsze ty, przy tobie dziś jestem najpiękniejsza. Wybranek serca kochany, mój wyczekany klucz do mego serca ma, bo tylko z tobą mam plany, mój ukochany, mój wyczekany. Czy gwiazda disco polo? To brzmi dumnie? Myślę, że bardzo dumnie. Choć nie uważam się za gwiazdę. Uważam, że gwiazdy są na niebie. No ale jestem dumna z tego, że gdzieś tam jestem, jakiś portal napisze o mnie, gwiazda, disco polo. No jestem dumna z tego. Jest to po prostu moja praca. A jak Pani reaguje na to, że muzyka rozrywkowa to nie jest zbyt na przykład ambitna muzyka, często się przykleja do niej taką łatkę kiczu. Pani reaguje na tego typu komentarze? Znaczy uważam, że każdy gatunek muzyczny musi być dla każdego. Jestem, oczywiście ja słucham muzyki rock. Wychowałam się na balladach rockowych.
gdzie kocham nadal rock i mam nadzieję, że kiedyś jakiś cover rockowy zrobię, jakąś balladę. Uważam, że disco polo musi być i większość ludzi na imprezach to bawi się przy takiej właśnie muzyce i nie wiem dlaczego jest hejt na taką muzykę. Ja uważam, że jest to bardzo fajna muzyka do zabawy, do tańca. To ile czasu potrzeba, żeby stworzyć hit? Ile czasu? No musi być to przede wszystkim dobry kompozytor, aranżer, no i pomysł. Pani teledyski mają po kilkadziesiąt nawet wyświetleń na YouTubie. To już jest taki powód do tego, żeby uznawać swoją działalność za ogromny sukces? To znaczy ostatnia moja piosenka, tak, bo teraz współpracuję, mam od niedawna menadżera, gorąco pozdrawiam. I właśnie myślę, że to wspólna współpraca dzięki firmie, dzięki menadżerowi. Tak powstał fajny klip, że jest już naprawdę dużo wyświetleń w ciągu zaledwie 2 tygodni. Będzie już niedługo prawie 90 tysięcy, także uważam, że jest to ogromny sukces. Jestem bardzo zadowolona, no i mam nadzieję, że pójdę w górę. Muszę zapytać o tą okoliczność naszą, o tą rzeczywistość teraz. Mamy pandemię. Jak w ogóle artyści pracują tak jak pani? Jak sobie radzicie, kiedy nie ma koncertów? No bo przecież chyba ta praca na scenie, śpiewanie dla publiczności, to jest chyba to najważniejsze w tej działalności. Ja scenę mam codziennie w domu. Śpiewam, jak widać, tam jest mój sprzęt, śpiewam, ale bardzo dużo piosenek nagrałam w trakcie pandemii. Sama przeszłam wirusa ciężko, ale jednak jakoś dałam radę, dziękuję za to Bogu, że żyję. I nagrałam kilka piosenek, no i w sumie powstały 2 teledyski. No muszę coś robić, trzeba po prostu iść do przodu. I dla jednego z teledysków specjalnie powstał nawet tort. Tak, powstał tort, taki premierowy, bardzo dobra ciastkarnia, znajoma, zrobiła mi piękny tort, premierowy, o właśnie nazwa mojej piosenki, Beatrice, także na pewno później skosztujemy, na pewno będzie dobry. A tymczasem zobaczmy, do jakiego teledysku ten tort właśnie powstał. Teraz wracam do tych kobiecych tematów. Jak kobieta kobiecie, proszę mi powiedzieć, jakich sztuczek pani używa, żeby te metamorfozy z brzydkiego kaczątka stworzyć taką prawdziwą księżniczkę, bo widziałam to na zdjęciach. No są tutaj zdjęcia. Uważam, że każda kobieta jest piękna. Tutaj jest akurat moja mama. Tutaj jest koleżanka, która jest mamą 2 dzieci i też tak nie wierzyła w siebie i bała się sesji, ale gdy tylko przyszła, zasłoniłam wszystkie lusterka, zrobiłam jej makijaż, włosy, jest przeszczęśliwa, jak zdjęcia pięknie wyszły. Pani te kobiety sama wynajduje, namawia, czy one się same zgłaszają? To znaczy, niektóre panie wygrały u mnie konkurs, też i panowie przychodzą do mnie na sesję, także metamorfoza polega na tym, że uważam, że każda kobieta jest piękna, że kobiety nie są brzydkie, tylko po prostu nie dbają o siebie, albo jak już wyszły za mąż, to uważają, że mąż jest, to już nie trzeba oka podmalować czy nic. Uważam, że trzeba zawsze o siebie dbać, żeby mężczyzna w domu czy mąż cieszył się tą kobietą, że jednak jest
jeszcze dalej piękna. Nie, wiadomo, że wnętrze jest najważniejsze w nas, ale wystarczy trochę podmalować oko, ładnie się uczesać, ładnie ubrać, no i efekty widać na zdjęciach. Proszę powiedzieć naszym paniom, które nas oglądają, jak w takim razie mogłyby się do pani zgłosić? No, na Facebook zapraszam, na moją stronę Fotobeata. Możemy działać cuda. A oto efekty i o tym, jak wygląda efekt takiej metamorfozy, też będziemy chcieli tutaj pokazać, będziemy chcieli Państwu zaprezentować. Zobaczcie na zdjęciach, jakie panie zgłaszają się do pani Beaty. Szukałam cię przez tyle lat, od zawsze to wiedziałam, że dobry los połączy nas. I w końcu cię znalazłam. To właśnie ty trzymasz. My tu o muzyce, my tu o fotografii, my tu trochę rozmawiamy o tej kobiecości, ale pani ma przecież bardzo bogaty swój życiorys. Gdzieś tam jeszcze pojawia się epizod, że była pani tancerką. Tak, i tak się zaczęło właśnie to, że pokochałam scenę. Zostałam tancerką w wieku 14 lat. Zdobywaliśmy puchary Polski, wyjeżdżaliśmy na różne konfrontacje taneczne, na Mistrzostwa Polski. Tańczyłam w zespole tańca towarzyskiego flamenco, działający w Sanockim Domu Kultury w Sanoku. Także moja pani cała ukochana Wiesia, gorąco pozdrawiam, przekazała mi ten, ja myślę, że to od niej ten talent, dar, gdzie mogę teraz właśnie na scenie też wykorzystać, bo to jednak zostało. I oprócz tego tańca coś jeszcze, bo po prostu to się nie mieści w jednej kobiecie. No, oczywiście modeling. Uwielbiam robić zdjęcia, ale także uwielbiam, jak mi robią zdjęcia, ale też robię sobie sama zdjęcia. Jak to? Samowyzwalaczem, tak jak w teledysku. Samowyzwalaczem, no lubię, po prostu lubię dobrze się ustawić, ubrać, pokazać stroje, gdzie też jestem ambasadorką w polskiej prestiżowej firmie. W dwóch polskich prestiżowych firmach i lubię eksponować produkty danej firmy, także... I na co dzień współpracuje pani oprócz tego, że z firmami, jest pani już rozpoznawalna w tym medialnym świecie, bo pewnie portale plotkarskie też już gdzieś tam panią zaczepiły nieraz. Pojawiły się plotki na przykład o jednym z mężczyzn, tak? I jak pani reaguje? Pani te wszystkie plotki jakoś się prostuje, czy przechodzi pani obok tego i macha ręką? Każda plotka jest dobra, żeby było coraz głośniej. Czyli nieważne, co mówią, niech mówią. Nieważne, ważne, że mówią. Uważam, że nieważne, czy to hejt, czy no, jak dobrze, to wiadomo dobrze, choć nie zawsze to jest szczere od niektórych osób. Unikać jak najbardziej osoby toksyczne, które nas ciągną w dół. Trzeba otaczać się ludźmi pozytywnymi i ja na to nie zwracam w ogóle uwagi. Mnóstwo pozytywnej energii. Czy pani mi coś zaśpiewa tutaj tak po prostu, żeby tą pozytywną energię przekazać naszym kobietom? Może śpiewać nie będę. No to bo chyba pewnie sąsiedzi mnie tu już mają dość. W takim razie zaprośmy do obejrzenia jeszcze jednego teledysku, który trzeba, który jest takim pani, taką pani wisienką na torcie. No wisienką na torcie jest oczywiście, jak jest tort, no to ciebie chcę, ale też uwielbiam Bieszczadzkie Sny, bo pochodzę z Sanoka, z Bieszczad, czyli Brama Bieszczad, czyli to też taka moja wisienka na torcie. Kobieta z Bieszczad, ale znalazła się pani tu na Śląsku i od lat pani już tutaj mieszka, stąd to zaproszenie do programu, jak tak to się stało? 18 lat już jestem ponad na Śląsku, no miłość mnie tutaj przeciągnęła, zaciągnęła, jak to można powiedzieć. No jestem szczęśliwa. Na początku byłam załamana, że moje pagórki, lasy i tak dalej, że widzę kamienice, a teraz pokochałam ten sentyment, tą kulturę waszą. Bardzo kocham Śląsk i powiem szczerze, że nie wiem, czy bym wróciła już w Bieszczady. Pozytywny akcent, pozytywna rozmowa i pozytywna kobieta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych programów Kobieta ze Śląska. Do zobaczenia. Do zobaczenia.